Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka Kultura Kulturek. Dzisiaj taki super wstęp, bo dzisiaj mówimy o super książce, w której ilustruje ta sama pani, co pisze. Przedstawiamy dzisiaj mamę, Olę i mnie w tym odcinku. Czyli kulturki. Trochę Maja szybko mówi. Dzisiaj jest odcinek Kultury Kulturek specjalny. Jak każdy. I mamy nadzieję, że dzisiaj wiele osób będzie go słuchać. I dzisiaj też właśnie rozmawiałam sobie o książce. Bardziej to ja będę opowiadać, dlatego że tę książkę, którą ja czytałam. Ja też. Ale. Czy ja mogę coś powiedzieć? W tym chyba nie. Majka, za szybko. I teraz dajemy głos mamie. Maja, trochę za szybko gadasz. Mamie, nie tobie. Mamie. No to ja jestem mamą. Cześć słuchacze, taki szybki wstępik. Ale ja jednak tradycyjnie muszę zacząć od tego. Cześć. Cześć. Jak już powiedziałam, cześć. Tu? Tu kulturki, kulturki. Kulturki. Ale już powiedziałam, że to odcinek kulturek, kulturek. No wiadomo, wiadomo. Ola. No dobra. Kulturki! O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, Maju? O książce Hihopter. Można by było ją tak samo nazwać koparka. Helikopter. Koparka? Dlaczego koparka? Hipopotam. A dlaczego koparka? Dlatego, że tak, bo tam też było koparka. Zaraz nam opowiesz, dlaczego Hihopter, ale powiedz nam, kto jest autorem... A ja mogę też opowiedzieć, dlaczego? Nie, na razie... Ale ja też wiem. Ja opowiem, kto jest ilustratorem i kto napisał tą książkę, bo to jest bardzo ciekawe. Napisała Małgorzata Musierowicz, a zilustrowała Małgorzata Musierowicz. Wspaniale, czyli ta sama osoba. Nie! To mogą być dwie panie, które mają tak samo na imię i tak samo na nazwisko. Ale to nie jest ten przypadek, Ola. Jest! Tak. Nie. To nie jest ten przypadek. To jest ten przypadek, kiedy ilustrację do własnej książki zrobiła autorka. I bo to zwykle jest... nie chciała, żeby kto inny jej zepsuł. No właśnie, była kobietą wielu talentów, narysowała swoje ilustracje do książki, ale ja muszę po prostu, inaczej się uduszę, powiedzieć, że ja, jak byłam trochę starszą dziewczyną, bo szczerze mówiąc nie czytałam książki Hihopce. Mamo, udusz się! W dzieciństwie, ale razem czytałam całe mnóstwo innych książek Małgorzaty Musierowicz i mam nadzieję, że wy też sobie je będziecie czytać już za chwilę, bo to takie były książki dla nastolatek i one mi się tak podobały, ja ją tak lubiłam, te książki, to były takie książki, wiecie, o młodzieży, o pierwszych miłościach. O pierwszych miłościach! O tym, jak to, o wakacyjnych miłościach i w ogóle... To były książki, które tak do mnie trafiały, bo były takie życiowe i tak wspaniałe, że no, nie sądzę, żeby były aż tak życiowe dla was. Bo, dobrej nocy, mamusiu. Bo to były jednak książki pisane w innych czasach, ale naprawdę mam nadzieję, że chociaż część z tych książek kiedyś przeczytacie i że też będą wam się podobać. No ale dobra, wróćmy do książki Hihopter. Jest jakaś opanda. Maju, opowiedz nam o tym. Nie ma o pandach, Ola. To się toczyło w Polsce. Wszystkie chyba te książki. To mogło być o zoo. Dobra. Nie była pytania. Ola, Maja, opowiedz nam, jak ta książka... No, co to za książka w ogóle? To jest książka, która... dostaliśmy jako lekturę. Tak. To jest lektura dla... Powiedz, czy to jest taka książka, w której jest jedna opowiastka, czy jest kilka? To jest książka opowiastkowa, taka podobna do Pana Kuleczki trochę, dlatego że są opowiastki. Ale tam występują ci sami bohaterowie, a w tym w każdy opowiada kto inny. Ola, nie. Tak, ale tak. Tak! Ale tam nikt nie opowiadał w Pan Kuleczce, nikt. No tak, a tu są, mamy różne opowiadania i każdy jest z perspektywy innego bohatera, tak? Zerówki. Tak. Ja właśnie mam ulubiony rozdział, który jest związany z właśnie nazwą Hihopter. Ten rozdział opowiada Maciek. Maciek.
Czyli rozumiem, że każdy rozdział opowiada jakieś inne dziecko. Tak. No to zaraz do tego wrócimy, ale opowiedz nam o tym Hichopterze, bo jestem bardzo ciekawa. I właśnie ten rozdział nazywa się Hichopter. Mhm. Maciek. Czyli się mówi rozdział tytułowy, tak? Mhm. Maciek przyniósł do... Przyprowadził do szkoły, do swojej klasy brata. Mm. Jest w zerówce. Młodszego brata. Tak, młodszego. I ten brat ma 3 lata, a on już jest w zerówce, o 3 lata starszy. Mm-hmm. Wszystkie dzieci się tak zdziwiły. Jak przyszła gruba Hanka, to powiedziała: zjem cię. Spki małe, zjem cię. Tak powiedziała. On chciał już iść do domu w ogóle. Mm-hmm. Aż w końcu Sebastian, najlepszy kolega Maćka, przyniósł takie pudło z zabawkami. Spytał się, czy nie chce się pobawić. On nie. I pokazał mu koparkę. Koparkę, no. Aha, i nie pamiętam, jak tam mówili jakoś. Kiparkę jakoś tak mówili. Bo tak. No tak inaczej, tak? Tak inaczej. Tak powiedział ten chłopiec. Mhm. A, no i ten chłopiec. Najśmieszniejsze było to, że pokazał mu srebrny helikopter. Mhm. No to powiedział Hichopter. I on powiedział, nie, że nie Hichopter, tylko helikopter. I przyszła gruba Hanka i powiedziała, że każdy może mówić jak chce. Mhm. No to prawda, bo ja chcę mówić tak jak chcę. Czyli Hichopter to jest helikopter. To nie jest jakaś tajemnicze inne urządzenie. Na przykład od robienia hihi i haha. Tylko to jest helikopter, który po prostu dziecko małe wypowiada w inny sposób. To ja mam takie pytanie, zanim pójdziemy do dalszej części książki. Czy wy macie jakieś takie słowa, które zawsze mówicie inaczej? Cowboy. Ale wy, wasze takie, bo my z tatą to mieliśmy, to już wiecie, że dużo rzeczy mówiliśmy dziwnie, a tato to nawet... Maja mówi komatka, zamiast komatka. Komatka, o tak, komatka faktycznie, przez k zamiast p, komatka. I ja już u Maji jedno takie słowo wyłapałam, to może nie jest fasola. Aż tak ciekawe. Nie, fasola mówisz normalnie, tylko odmieniasz inaczej. Natomiast to też nie jest takie słowo, które Maja mówi, jakby zmienia litery, czy mają jakieś śmieszne, ale Maja zamiast tak zwyczajnie mówi zwykle, co oznacza zupełnie coś innego. Ale Maja właśnie w znaczeniu zwyczajnie mówi zwykle. I to jest czasami bardzo śmieszne. Jeszcze Maja wcześniej mówiła, zamiast chciałam, ściałam. No tak. A ty, Ola, masz jakieś takie słowo? Nie. Nie? Naprawdę, jakoś tak też nie widzę u Oli jakiegoś słowa. A ja na przykład, jak byłam mała, miałam takie słowa, jakie? Które mówiłam totalnie inaczej. A powiedz jakie na przykład? Na przykład nie mówiłam sufit, tylko mówiłam fisut. Naprawdę, fisut, bo nie byłam jakby, nie potrafiłam się tego słowa nauczyć. Nie mówiłam sufit, tylko fisut. Fisut. I na przykład też miałam coś takiego, że jak się mówi cały czas, co mi dość ciężko się teraz mówi, to ja mówiłam cały czas. Cały czas? Tak. Nie byłam w stanie odwrócić tej czy i cy. I mówiłam cały czas. Cały czas. Tak, tak. I na przykład, jeszcze miałam takie jedno słowo. Zamiast prześcieradło, mówiłam podścieradło. Podścieradło? No podścieradło, bo było pod spodem i mi się wydawało, że prześcieradło jest tak bez sensu i mówiłam podścieradło. Jak papier toaletowy do podcierania. Tak, i myślę, że dużo dzieci ma takie swoje wymyślne słowa, takie właśnie jak Hichopter, mówi na różne rzeczy w inny sposób. Na przykład tak, jak mama mówi z tym aparatem trochę zatlenić. Tak, ale to nie jest to. To po prostu jak się tworzy po prostu inne słowo, które ma to samo znaczenie. To jest bardzo ciekawe. Muszę wyłapać, bo faktycznie u Oli takiego słowa nigdy nie wyłapałam. Nie mam, muszę. Ja po prostu jak słyszę, że ktoś tak inaczej mówi, no to ja zawsze poprawiam. No wiadomo, bo Ola to jest taka mądralińska i ona lubi poprawiać innych, jak mówią coś źle. Dobra.
Powiedzieliśmy, że są też inne opowiadania. Maja, może opowiesz nam mniej więcej, ile jest tych opowiadań, jacy to są bohaterowie, czy w każdym, każda serii opowiada jakiś szkolniak, przedszkolak, żerówkowiec? Szkolniak, ale ja bym chciała tylko coś powiedzieć. Bym chciała też opowiedzieć o jednym rzeczy, bardzo niesprawiedliwej rzeczy, która często występuje. Że jakby był taki Andrzej i on chciał się z takim, on był samotny bardzo, chciał się z takim Bartkiem bawić i on na początku spytał się, czy masz forsę, i on powiedział, mogę mieć. Wtedy zapłacił mu za zabawę i on i potem się z nim nie pobawił naprawdę. A potem Bartkowiak potem Bartkowiak poprosił o gumę. Dał mu gumę, a on potem się nie pobawił z nim. A potem on zrozumiał, że nie może już się bawić z tym Bartkowiakiem, bo on go wykorzystuje. Bartkowiak, co to jest za imię właściwie? To nazwisko. Bartkowiak. Ale dziwne. No i on znalazł sobie potem innych przyjaciół niż Bartkowiaka. No właśnie, bo on był bardzo się źle zachowywał, tak? Tak. Czyli wyłudzał pieniądze. Gumę. Od innych, jakby widział, czemu go komuś brakuje, na przykład zabawy albo przyjaciela, i udawał, że będzie kogoś przyjacielem, a później go dostał te pieniądze i już mówił papa. I to bardzo nieładnie. Czyli była też też takie opowieści uszące, tak? Czyli nie było tylko takie opowieści, jak to mówiłaś poprzednio, dla rozrywki. Tylko były też takie pouczające opowiastki, tak? Były też jakieś, które dziewczyny opowiadały? No. Były, tak? Były, ale to... Jakie na przykład? Jeszcze o tęczy chciałam powiedzieć. O, tęcza ci się podoba. A wczoraj była taka piękna tęcza u nas, prawda? No, oj, takiej to dawno ładna. Nie było. Taka od ziemi do ziemi. Taka po prostu ogromna tęcza. Jak ktoś mieszka we Wrocławiu, blisko ulicy Dożynkowej, to może ktoś widział. No właśnie, na Klecinie. Tak, na Klecinie. Na Klecinie. No, była taka piękna tęcza. Super. Opowiedz Maju o tej tęczy, bo to bardzo nam pasuje. Był chłopiec, który miał 3 kolory lizaków i myślał, że tylko te 3 kolory istnieją jakby lizaków. I no i myślę na ten. I się pytali, ile kolorów istnieje. I on mówił 100 i plus 100. A drugi mówił, że milion. No, jak się kłócili, ile to jest tylko kolorów, bo naprawdę nie da się policzyć ile. Nie da się policzyć. Jest tyle odcieni, że po prostu da się wszystko, tak. No właśnie, a w ogóle jak to z tymi kolorami jest? Dlaczego widzimy kolory? Pamiętacie może? Tak, światło takie. Bo jak jest słońce, to pada takie światło i naprawdę wszystko jest szare. A tego to nie wiemy. No ale możemy tak założyć, tak? Że wszystko jest czarno-białe i szare, no bo inaczej, bo bez światła to by było wszystko czarne. Tak, tak. Dla mnie naprawdę wszystko jest czarne. Tak, bo tylko to światło tak pada, tak samo jak jest ciemno bez światła. Czarno, tak? Wtedy wszystko jest czarne. Tak, a właśnie bez światła to by było też wszystko bez. A jak jest światło, to światło się odbija od różnych przedmiotów. A nawet nie i w różny sposób trafia do naszego oka, tak? Bo nie byłoby koloru czarnego bez światła. Też, bo czarny to też jest chyba no, światło. No, jakby jak nie ma całkowicie światła, to jest taka idealna czerń, tak? Tak. Idealna czerń. Ale my wtedy też jakby nic nie widzimy, bo to jest czarne po prostu. Bo tak samo. No każda drobinka światła, jak wpada, no to już jakby rozjaśnia. Jest na przykład szary, ale już można odcienie jakieś, bo od różnych przedmiotów w różny sposób się światło odbija i dzięki temu widzimy różne kolory. Dokładnie tak. Więc tych kolorów albo, tak naprawdę jest ile? Albo naprawdę może jest inaczej. Że zwykle światło wpada do naszego oka. I my widzimy okiem, a nie, że rzeczy są takie, tylko my widzimy, tak? Ale rzeczy są inne. Tylko my tak widzimy, bo światło pada do naszego oka. Mamo, krew mi poleciała, mogę iść do łazienki? Dobra, krew mi leci spadać, ale niedługo wrócę! Tak, o, i właśnie tak mówiliśmy. Teraz mogę
powiedzieć sama. No i tak było. No raczej będziemy już kończyć odcinek, ale muszę jeszcze kilka bardzo ważnych rzeczy powiedzieć. Tak, ja bym bardzo chciała, żebyś powiedziała, komu polecasz tę książkę. Znaczy tak, najpierw może, czego się nauczyłaś z tej książki, Maju? Że nie można bić się, dlatego że był rozdział o bijaczu. Jego nie opowiem, bo on był bardzo długi, ale był o takim chłopcu, który wszystkich bił. To na pewno. Przemoc. Tak. Taka agresja jest niedobra, prawda? Tak. I fizyczna. No. I psychiczna też nie jest dobra, ale bicie to jest tak. Bardzo złe. No i też chciałam powiedzieć, że no wiele takich rzeczy jest. Ale no, ta książka była pomysłowa i tylko jedna rzecz mi się w tej książce trochę nie podobała. Mhm. Że jakby tam nie było takiego super głównego bohatera. Mhm. Super, który jakby tak... Czyli co, ty wolisz jednak takie książki, gdzie jest jeden bohater przez cały... Nie, który przez całą jest, historię. Nie, który jest takim głównym. Mhm. Zwiadowcy to... był główny bohater. No i... tak, no bo to jest powieść. A tutaj nie mieliśmy powieści, czyli nie mieliśmy historii, która jest jedną historią przez całą książkę. Ale na przykład w Panu Kulecznicy tylko jedna osoba była główna. No tak, ale tam były bardziej takie opowiastki, a tutaj mamy takie po prostu opowiadania osobne o każdym, tam były rozdziały bardziej. Każdy rozdział był o czymś innym. A tutaj mamy osobne rozdziały. No tak, rozdziały, ale takie bardziej historie osobne, opowiadania. I bohaterem każdego opowiadania jest inny, ktoś inny. No i właśnie ja się też nauczyłam, że to tylko warto było przeczytać w sumie tą książkę i o niej opowiedzieć, z tego, że to też była lektura, więc musiałam ją przeczytać. A powiesz, komu polecasz tę książkę? Jak od jest? Zerówki do... Do, bym powiedziała, od 6 do 8. Raczej dla takich młodszych dzieci 8, ta książka tak jest, do, prawda? Tak do 10 lat. No, ale to raczej dla młodszych dzieci. Bohaterami są dzieci takie zerówki, więc myślę, że najbardziej trafia ta książka dla młodszych dzieci. Nawet 5-latki chyba też spokojnie mogą tą książkę ale sobie przeczytać. Zrozumiałam. Myślę, że jak rodzice trochę przetłumaczą, to będzie dużo łatwiej. To w takim razie bym kończyła ten odcinek. I ten, to w takim razie się pożegnamy i liczcie na kolejne odcinki. Tak, a teraz sobie jakimś chichopterem polecimy do następnego odcinka. Dobrze. La 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 la. Pa pa! Pa pa! Pa 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 pa.